O, jest już musisz, widoczny? Musisz włożyć spiralusa. Tak, no dokładnie. Ledwo się zmieścił w tym kwadracie, widzisz, po prostokącie, widzicie? Powiem ci, wąziutko tu u ciebie, wąziutko, tak. Gościu. Dobrze, moi drodzy, Smoczy Skarbiec jest to teleturniej stworzony specjalnie dla widzów kanału. Razem ze sobą wygraną właśnie w Stadium Symerów, czyli Spiralusem dzisiaj. Damy wam za chwilkę możliwość wygrania jednej z następujących gier. Shower with your dad simulator. Witch It. Vampires. Shower with your dad simulator, to jest taka gra. Dobra. Tak, Vampire Survivors, Dead by Daylight, Oxygen Not Included, Binding of Isaac Rebirth, Borderlands 3, Cuphead, SnowRunner, no to nie jest do końca gra, ale również warto o to grać, czyli Elixir Magnusa, Mass Effect Legendary Edition oraz wybór wygranego tytułu, jaki chce właśnie tego. Uj, czyli osoba, która wygra, sama wybiera grę, którą chce dostać. Panie Robercie, bo ja wygrywam, bo ja tu mam deala z Magnusem, dogadaliśmy się, zrobiłem mu duży obiad, powiedział, jak zrobiłeś mi taki duży obiad, to ja ci z dwa razy pozwolę wygrać. Także to jest wszystko, słuchaj, ustawione. No a jeśli wygra, to jeszcze wycą mi śniadanie. Jeszcze będzie śniadanko i to jakie? Paróweczki. Dobrze, już sobie tylko odpalam click mapę. Także moi drodzy, właśnie zaczniemy od tego, że ja w tym momencie włączam click mapę. Klikajcie na różnego rodzaju boksy, na boksy od 1 do 12 tutaj wokół, który chcecie usunąć w tym momencie z gry. Bo tak to właśnie będzie działać, że będziemy przez różne mechaniki, właśnie tutaj z Pierolsem oraz z wami, usuwać kolejne boksy i ujawniać gry, które kryją się pod spodem. Panie Magnus, a ty grałeś w to Vampire Survivors? Bo to, grałem. To jest takie hit, a ja cały czas tak jeszcze nie odpaliłem. Fajne to? Fajne, w sensie, wiesz, to jest taki jakby callback to the past, że tak powiem troszeczkę, kiedy masz sytuację, w której masz te stare flashowe gierki, na których się tam robiło upgrade'y, zbierało achievementy, rozumiesz, co chodzi, nie? To jest coś takiego, to jest takie fajne, ja to na przykład lubię sobie robić tak, że sobie zagram właśnie w to na jednym ekranie, a na drugim oglądam jakiś serial. Aha, w ten sposób. No, spoko, dokładnie. Powstaić. Ej, no także będziemy właśnie ujawniać tutaj gry, tylko już skończę to, co właśnie mówiłem. Będziemy ujawniać właśnie gry, które korygują się pod spodem właśnie boksów, które będziecie usuwać. No i aż zostanie tytuł, który rozdamy wam w nagrodę. I oprócz tego będą jeszcze również nagrody z SPC Gira właśnie od naszego sponsora. Ale to już powiem o tym na samym końcu. Dobrze, także moi drodzy, ja daję stop. Pierwszym boksem, jaki zdecydowaliście się usunąć, jest numer 6. 26% osób powiedziało numer 6, więc pod numerem 6, moi drodzy, kryje się... No, siostym. Borderlands 3. Ooooo, grałeś, proszę pana? Borderlands wywalili. Co za ludźki. Ja nie grałem, grałem bardzo krótko tylko w Borderlands 2 i niestety zostałem zniechęcony do serii właśnie, bo... Znaczy, z samą grą nie było nic złego, ale grałem pierwszy raz i grałem z ludźmi, którzy strasznie mnie puszowali do przodu, nic mi nie wyjaśnili, tylko tu chodź, tu graj, tu strzelaj, tutaj tam i tak dalej. Dokładnie i zniechęciłem się. Jak grasz z ludźmi, który ten to... A to jest właśnie fajna gra, żeby powoli odkrywać, poczytać coś, jakieś opisy, pośmiać się z fajnych questów, bo tam naprawdę niektóre są mega zabawne, także daj drugą szansę. Spróbuję, ja myślę, że spróbuję. Ogólnie grałem niedawno w Tiny Tina's Wonderlands, ogólnie, i no bardzo fajnie się grało faktycznie, naprawdę bardzo fajnie się grało. Dobrze, to co, Spiralus, może ty wybierzesz jakiegoś boksa, którego teraz usuniemy. Ostatnio ci to tak świetnie szło. Z fajną grą, no właśnie. Nie lubi. To będziesz musiał robić dobra, pompki. Słuchajcie, dobra. Czat, podpowiedzcie mi, co? Jaka liczba myślicie jest Jezu, zła? Kolejny, no czat sobie sam zaraz wybierze, wybierz coś ty. Czat, która liczba waszym zdaniem jest zła? Czekajcie, ja bym jedynkę usunął. Ja nie ufam jedynkom, bo jedynkę jak usuwasz? Jedynkę, to mama była zła. Tak? Odblokować jedynkę? Kurde, 7-7-7. Dobra, daj pan tę jedynkę. Jedynkę, dobrze. Pod numerem 1 kryje się gra. Jesteś pulchny. Vampire Survivors. No to o, sobie nie pograsz. A mogę ja ją dostać? Możesz sobie ją kupić, ja pozwalam ci. Naprawdę, masz moje błogosławieństwo. Kurwa, dobrze. Przepraszam, czaty. Czatki, kto mi powie, kto namalował obraz Dama z Łasiczką? Ja mogę? Nie.
Da Vinci, tak? Damian, ten Da Vinci, więc proszę, Damian, wybierz boksik, który chcesz, żebyśmy usunęli z gry. 10. Damian wybiera 10. Pod numerem 10 kryje się Oxygen Not Included. Grałeś? Grałem u mojej koleżanki, która bardzo lubi tą grę. I jestem przerażony, ile tam godzin można spędzić w tym, naprawdę. Tak. Ja mam to ona samo, co, tam... co z RimWorldem ogólnie, nie wiem, czy grałeś RimWorlda kiedyś. Tak, oczywiście, że tak. I ta ona ma tam tyle godzin nastukane, że to się w głowie nie mieści, nie? Ja myślę, że to jest taka gierka typu jakiś Fallout Shelterek, coś trzeba zbudować, tu jakieś powietrze, a tam jest, kurde. No, no tam dobra, fizyka gierka, płynów, gazów, wszystkiego ogólnie. Najgorsze jest to, że jak koleś się ścika zaraz nad zbiornikiem wody, z którego czerpiesz wodę pitną. To już po prostu w sub dupę i wszystko, dobra. Yep. Moi drodzy, ja zapraszam was do kolejnej klikmapy. Klikajcie na boksie, który chcecie usunąć z gry. Albo właśnie na przykład, jak są dość takie jakby... jakby to powiedzieć, nieprzemyślane zachowania niektórych tych, niektórych survivorów, którzy jak na przykład coś budują albo coś w tym stylu, to mogło się zamurować niechcący. Nie włączyłem plik mapy? A, sorry, już jest włączona. Już można klikać. Wiesz, miałem sytuację właśnie na przykład w pierwszym razie, jak grałem, że laska mi zaczęła chyba budować ścianę gdzieś tam i w ogóle, i żeby zbudować tę ścianę, tylko budowała sufit, najpierw weszła wyżej, budowała ten sufit i umarła z głodu. Nie wiem, ale to są właśnie fajne. Jeszcze jest w ogóle taka śmieszna gierka z takim kolesiem, co się na wojnę szykuje, ale nie wiem, jak się nazywała. Że to niby w Rosji jest, że jakąś wojna, to nie mogę sobie przypomnieć, kurde, czat, może wy pamiętacie. Wiem, że chyba Bonkolf to kiedyś grał, jeszcze przed premierą. Tam jakieś się budowało, jakiś właśnie schron i tam jakieś rakiety były, coś. Kojarzy ktoś, co to była za gierka? Mr. Prepper. O, Mr. Okay. Prepper, to jest kozak giera. To jest kozaczek. Dobra, stopujemy. 26% pod numerem 5, moi drodzy. Pod numerem 5 kryje się Mass Effect Legendary Edition. To ostatnia gra na naszej liście, niestety. No ale wiesz co, ale jest najlepsze gry im usuwasz. Nie, ja sami tak... sobie usunęli, proszę pana, a teraz będziesz miał ty okazję. Dajesz, panie. Dobra. Ja? Ty, no, który ja? Boksik, oczywiście. Dobra, to usunę liczbę, którą najczęściej dostawałem w szkole jako ocenę, czyli trójeczkę. 3. Dobrze. Spiral, proszę pana, pod numerem 3 kryje się No Runner. Moi moderatorzy właśnie cię nienawidzą. Pozdrawiam moderatorów Magnusa, przepraszam. Ej, dobra, słuchajcie, a mogę coś od siebie dorzucić w prezencie, czy nie? Jasne. Słuchajcie, to drodzy moderatorzy, to ja rzucę w czat wam tego, znaczy Magnus wam daje, ja mu wyślę potem kod na tą gierkę, ale będziecie musieli coś zrobić, gotowi? Będziecie musieli szybko coś wpisać, odpowiedzieć na pytanie. Mogę tak zrobić, Magnus? Jasne, śmiało, oczywiście. Słuchajcie, dobra, to teraz proszę, żeby osoby, słuchajcie, które chciałyby SnowRunnera na peceta, mocno się skupiły, bo będą musieli bardzo szybko odpowiedzieć na jedno proste pytanie. I pierwsza prawidłowa odpowiedź dostanie tą gierkę. Jak jesteście gotowi, to piątka na czat. Kto jest gotowy, jak jesteście gotowi, to piątka na czat, żebyśmy wiedzieli. I piątka to jest prawidłowa odpowiedź, gratuluję! Driver! Driver, gratuluję! Brawo, mówiłem, że trzeba być szybkim, kurde! Gratulowani! Okej, brawo! Tak. Piątka, to ja zacząłem myśleć właśnie, czy mam może jakąś tą, jakąś emotkę na przykład, wiesz, high five, coś w tym stylu, no nie? Nie, ale mówię, to jest takie dla sprytnych i dla czujnych. Brawo, no, bardzo panie dobrze, driver. Bardzo dobrze. No to brawo, driver, panie driver. Od Spierusa będzie kluczyk. Jak potem się dogadamy z Magnusem, czy ja wyślę na Magnusowi, dopiszesz do mnie na Wispie, na Twitchu, ja ci wyślę, to tam potem obgadamy, ale gratis. Jasne, nie ma problemu. Super, super. Dobrze, także moi drodzy, ja klikam następną klikmapę. Bardzo proszę, wybierajcie boks, który chcielibyście usunąć z gry.
Ale, ten ale ładnie, Spiral. Bardzo ładnie, tak, tak. Spiral taki to, co on zrobił. Nie miałeś chyba okazji jeszcze jakby nacieszyć się eleksirem Magnusa, prawda? Nie. Okej. Okay. To wiesz, jak dojdziesz do finału, proszę pana, to może być taka okazja. Jak dojdę do finału, jeśli dojdę. A jak nie dojdę, to nie. Ale jesteś. Musisz jakąś próbeczkę mi wysłać. Jeśli przyjedziesz do Gliwic, to wiesz, nie ma problemu. A, do Gliwic muszę wpaść. No dobra, słuchaj. No w Gliwicach będzie finał. Także wiedz o tym, że w Gliwicach będzie finał. Gdzie są Gliwice na mapie? Przy Zabrzu. Zabrze, Bytom. O, Katowice. Zabrze, jak Zabrze obok Gliwic? Łe to daleko. Dobra, czas minął. Stop. Wygrywa numer 8 z wynikiem 20%. Moi drodzy, pod numerem 8 kryje się Power with your Dad Simulator. No takiej zajebistej gry nie wygraliście. No, no niestety, no jakby nic nie poradzę. Gorel ma szeroki kadr? Sam masz szeroki kadr, Gorel. Dobrze, Spiralus, który boksik chce, żebyśmy usunęli? Ja? No chyba najbardziej znielubiony boksik wśród wszystkich uczniów, czyli dwójeczka. Dwójeczka, dobrze. Mój drogi, pod numerem 2 kryje się Binding of Isaac Rebirth. A bo to już wszyscy mają. Izaka to wszyscy chyba mają? Ma każdy. Okay. Izak był nawet chyba jakiś w chipsach dodawany, także... Ale gra jest bardzo fajna ogólnie. No fajna, fajna, ale na pewno gdzieś wyrwiecie za jakieś grosze. No, jakiś czas temu właśnie nawet Enno wskoczył mi na tego. Enno wskoczył mi na czat akurat i na moją prośbę, w sensie również za moją zgodę oczywiście, opowiedział moim widzom historię w ogóle powstania Izaka, dlaczego to wszystko jest jak jest i tak dalej. Się okazuje, że to jest mega głębokie i w ogóle naprawdę super sprawa. Także warto się... No tak, to jest strasznie psychodeliczne i ten, więc... A Enno tam zna historię, tak? Rozumiem tego? Tak, tak, zna. Bardzo, bardzo mocno zna. To jest pros ogólnie w tej grze, także wiesz. O. Dobrze. Czaty, kto pierwszy odpowie na pytanie? Na jakim instrumencie grała prześliczna instrumentalistka w piosence zespołu Skaldowie? No i jak na jakim? Prześliczna... Na fujarce. O, właśnie, tutaj zaraz. Maro. Maro 1978, bardzo proszę o boksik. Wybór boksika, który tego. Który usuniemy. Wow. Prześliczna wio, wiolonczelisko. Coś tam. 9. Magnus, jaki ty masz ładny głos. Ej, dzięki. O, kurde. Ty coś tam piosenkował kiedyś w jakim ino zespole? Zespole nie, ale... Też nie wiem, czy powinienem to kiedyś mówić, albo może kiedyś wykorzystam to na starcie streamerów, ale już trudno. Kiedyś dorabiałem grając na deptaku po prostu na gitarze i śpiewając. Co ty gadasz? No proszę, jaka historia. Zajebista, najlepsza praca, jaką miałem, że tak powiem. Domyślam się, super. Dobrze, Maro wybrał numer 9, pod numerem 9, moi drodzy, kryje się Witchit. Gra, to jest gra ogólnie jakby prop hunt, tak zwany. W której jest właśnie są wiedźmy i są ci łowcy. Ale jest bardzo fajne właśnie z widzami właśnie jak się gra, to jest super. Co tam? W ogóle zarąbiście, bo cały czas na tapecie jest gra twój wybór, czyli jeżeli dobrze to rozumiem, to działa tak, że może sobie ktoś dowolną grę wybrać? Tak. I ją dostanie? Mhm. Oczywiście jakby w granicach rozsądku, bo jak mi nagle ktoś powie... No. I konto. Wiesz, bo właśnie to za pierwszym razem właśnie było starcie z Seto i właśnie mówiłem, że w granicach rozsądku, bo jakby ktoś wziął Euro Truck Simulator z wszystkimi dodatkami, to nagle ja 1000 zł nie wydam na grę, także. Nie, ale nie, to najgorzej chyba są te gry Paradoksu, gdzie masz Hearts of Iron i tam masz dodatków tam za kilkaset złotych czy tam. No to samo jest właśnie z Euro Truck Simulatorem. Serio? ETS też ma tak tyle, no? Dokładnie. Dobrze. Moi drodzy, klikajcie proszę na to, co chcecie usunąć z gry. Nie ufajcie mi, ale kliknijcie w 11. Ja nie żebym wiedział, co tam jest, ale ja wam mówię, kliknijcie w 11. Ja nie pamiętam, co gdzie jest, także... Ale ja wam mówię, czat, słuchajcie, możecie mi zaufać, przecież ja wyglądam na
dużą ostoję takiej pewności i zaufania. No, jedno słowo trafiłeś bardzo dobrze. Wyglądasz na dużą. Ty, patrz, posłuchali chyba. No nie? Nie, no. Dobrze. A teraz czat, zatańczcie na jednej nocy. Tu kolega z tyłu, proszę się obrócić tak wokół własnej osi 3 razy. Dobrze. 3, 2, 1, stop. Moi drodzy, 29%. Klikanie na grę na boku niestety nic nie pomoże. Głupi, po co mnie słuchaliście? Numer 11. I pod numerem 11 kryje się... O, eliksir. Niestety eliksir zostanie usunięty. Ulala. Człowiek od tylu starć próbuje jakby podzielić tym eliksirem. Nikt jeszcze tego nie wygrał, no. No, z tego usuwają. Ej, słuchajcie, panie Amanar, jeżeli kiedyś uda mi się dorwać do tego eliksiru Magnusa, to się zgadamy i się napijemy razem. Zobaczycie, coś wymyślimy. Spoko. Dobrze. Spirals, wybierasz boksik, który usuwamy. Dobra, czat. Gdzie jest gra twój wybór, której nie klikać? Czat sobie zaraz wybierze. 12. 4, 12, 7, 7, 4. Ja mówię 12, wywalaj 12. Wywalamy 12? Dobrze. Tak. Moi drogi, pod numerem 12 kryje się... Twój wybór! No przepraszam. Chciałem dobrze. Naprawdę musicie mi uwierzyć. No dobra, to ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Bo żona mi woła, to trzymajcie się, nie będę przeszkadzał. Pa, pa. Ja nie mam nic do zadania. Dobrze, także moi drodzy, zostaje nam Dead by Daylight oraz zostaje nam Cuphead. W takim razie właśnie... Fajne gry. Nie, no oczywiście, że tak, jak najbardziej są fajne. Wybór również byłby bardzo fajny, bo byłby znacznie bardziej dopasowany. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, zaopadnie. Ja nigdy nie zdobędę przyjaciół na twoim streamie, nie? Ja... No, niestety, jakby sam na to pracujesz. Dobrze, moi drodzy, ja w tym momencie daję wam troszeczkę inną tego clickmapę, mianowicie będziecie mieć 2 kółeczka do klikania, albo na 4, albo na 7. Wybieracie w tym momencie grę, którą chcecie wygrać, czy grę, w sensie boksik, pod którym jest gra, którą chcecie wygrać, czyli teraz już nie usuwamy, teraz wybieramy to, co wygrywacie. Tak, to jest manipulacja RNG, nie wolno mówić, ale dobrze idzie u Magnusa, tak samo jak nie wolno mówić, ale spokojnie, jak jestem na ostrym drżurze. Ale ty wiesz, że sam ty powiedziałeś, no nie? Powiedziałeś, że patrzcie, jak super zostały 3 drogie gry i tam już eliksir Magnusa i tak dalej. Tak, i nagle tak, eliksir, wybór. Jak teraz poleci Cuphead, to po prostu będziesz miał, naprawdę. Ja już nic nie mówię, w ogóle się nie odzywam. A grałeś Cupheada ogólnie? Nie, jest na mojej kupce wstydu. Oh. Ale wiem, że jest świetne. Tak musi ugryźć się. Czad mnie ostatnio troluje. Jak tego już... Tak, już kilka razy tak miałem sytuację właśnie, że ja chyba 3 razy powtarzałem i było non-stop ten. Od razu mówię, jak będzie remis, to nie rozdaję żadnej. Daj szybko, póki nie ma remisu, dawaj. Dobrze, i 4, 3, 2, 1. Czas minął, moi drodzy. Wybraliście numer 7. Jest to 7. Czy będzie szczęśliwa? To się okaże. Moi drodzy, to się okaże. Najpierw to... To jest moja liczba. Najpierw to, czego nie wybraliście, moi drodzy. Nie wybraliście 4, a pod 4 kryje się... Cuphead! To oznacza, moi drodzy, że wygraną grą dzisiejszego wieczoru jest Dead by Daylight! Brawo! Wbrew pozorom, wcale nie jest to zła gra, jest troszeczkę jakby toksyczna czasami może być, ale jak się ma ekipę, to jest naprawdę super.
Dobrze, nie, także... Tak, to granie naprawdę spoko, to tak, nie ma co mordzić. Z randomami z internetu może troszeczkę gorzej. Co takie coś ci Klausowi trzeba przyznać zwycięstwo? Dzięki, Burian. Dobrze, moi drodzy, ja w tym momencie robię giveawaya. Smocze skarbiec, można kupić do 10 tiketów. Każdy ticket to 200 punktów kanału. 3 minutki macie na zapisywanie się. Wykrzyknik ticket spacja max, albo wykrzyknik day spacja max, albo wykrzyknik day lub ticket spacja 10. Ogólnie jeden ten to jest 200 punktów. Zachęcam ewentualnie do followa, to dostaniecie teraz troszkę punktów i w ogóle. I będzie można właśnie wziąć udział. Tutaj już się sypią ludzie, już tego. Spiralus, jak chcesz się zapisać, to śmiało oczywiście. Jak tego? Ja też mogę? Oczywiście. Nie, bo mnie zjedzą jak... Co ty? Nie ma co. Ogólnie jak to tego, jak było pierwsze starcie Seto, jak Seto właśnie był na swoim pierwszym starciu, jak był z Borysem i właśnie wygrał, ustanawiając zresztą rekord ogólnie, to... No. Była sytuacja, że właśnie zapisał się, chyba kupił jeden ticket w ogóle na czacie i wygrał. Ogólnie tam jakieś 2% szansy, czy w tym stylu, wiesz, jakieś tam bardzo mało i tak dalej, i wygrał. To po prostu było rozbrajające, naprawdę. Ale w ogóle Magnus mam do ciebie sprawę, nie? Miało. To jest... I cieszę się, że wygrałem, ale przysięgam ci, jeśli nie zmienisz zdjęcia, którego użyłeś w grafice, nie przyjdę. Nie przyjdę, wiesz, najgorsze zdjęcie, jakie mam. Daj znać wcześniej, że ja ci wyślę ładne, albo napisz do Daniela. Daniel też ma, już jak mam normalne włosy. W ogóle nie ma opcji, jak nie zmienisz, nie pojawiam się, nie ma... To ja zrobię inaczej. Jeśli wyślesz mi to zdjęcie bez mojego ponaglania, to ja ogarnę, żeby było zmienione. Dobrze. No. Dobrze. Dobrze. No, moi drodzy, jeszcze półtorej minutki. Ja myślę, że mamy, wszyscy chyba się... Mamy 47 osób, 357 tiketów kupionych. Ogólnie z tego, co widzę, bardzo dużo osób kupuje tylko jednego tiketa. Dlaczego kupić tylko jednego tiketa? Pamiętajcie, wykrzyknik ticket spacja max albo 10, 9, czy tam ile jeszcze tam daliście radę i w ogóle, żeby tego. Ale wiecie, co chodzi, wiesz, Gorel, no nie? Jakby to jest sytuacja, w której ja mogę to olać, dopóki on nie wyśle mi zdjęcia. Także ja nie muszę o tym pamiętać, a prawdopodobnie nie wyśle mi zdjęcia, bo nie będzie pamiętał o tym, no ale to... Wiesz co, ale masz pecha, bo akurat mam jedno takie zdjęcie, to mam je na telefonie, już wycięte. Mogę ci nawet Messengerem wysłać. No wyślij Messengerem. I stary leżysz i cię zagnę teraz. Gdzie ten Magnus? Mam go. Patrzcie, czateły, co ja teraz zrobię. O Boże, to nie to zdjęcie miałeś wysłać. Sorry, to mój przyjaciel mały. Dobra, jeszcze raz. Tego zdjęcia na pewno nie będę mógł wykorzystać na tym. Czy ja wiem? Dobrze, moi drodzy, ostatnie 10 sekund. Say hello to my little friend. Tak, dokładnie. 5, 4, 3, 2, 1. Close giveaway! 48 osób bierze udział. 359 tiketów kupionych w 3 minuty. Losujemy w tym momencie, moi drodzy, 3 zwycięzców. Jedna osoba wygra grę, jedna osoba wygra myszkę i jedna osoba wygra headset nieuszkodzony. Łe, to nie mówiłeś. Headset SPC Gira. Poszukista. I zaraz się okaże, jak to będzie można zrobić. Także najpierw wylosujemy naszych 3 zwycięzców. Zwycięzca numer 1. Jakby co? Jako, że dzisiaj te 2 osoby już wygrały, to te osoby nie biorą udziału w tym. Tego to było się ostatnio. Jeden stream, jedna nagroda. I lecimy. Pierwsza osoba, Slimt1234. Czy Slimt1234 jest na czacie? Trzeba się odezwać, od razu mówię. Jest, super, dobra. Osoba numer 2. Dziki Skrzat, czy Dziki Skrzat jest na czacie? Pan Dziki Skrzat. Halo, halo. Dziki Skrzacie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, jest, dobra, zdążył. I lecimy, osoba numer 3. Sweet Mena.
Sweetmana, czy Sweetmana jest na czacie? Sweetmana? O tak. Kurde. Jest na czacie. Jest. I nawet ma suba. Tak to się właśnie wygrywa, słuchajcie. Kurde, grubo. Dobrze, także to, co się zdarzy w tym momencie, to ja wam pokazuję... Jup. Łóżeczkę może zabiorę stąd. Mamy trzy pojemniki. Mamy K20 dużą. Mamy wydrukowaną w 3D skrzynkę z kluczykiem. I mamy useless boxa, by the way. O nie, teraz się zablokował. Mogę pokazać? Słuchajcie, drodzy państwo, ja niestety będę musiał troszeczkę szybciej opuścić was tutaj. Ale to Spirał z 3 minutki zostały, to jeszcze wytrzymaj z 3 minutki do tego. No dobrze, no dobrze. Dobrze. Także pierwsza osoba, Slimt. Slimt, wybierz proszę jeden z tych pojemników. Ogólnie w tych pojemnikach są tego, są figurki z Among Us i każda z tych figurek oznacza inną nagrodę. Impostor, czyli czarny koleś z czerwonym tym, to jest gra, nasz Dead by Daylight. Czerwony są, jest to myszka, a fioletowe są to słuchawki. Wow. Także Slimt, który boksik chciałbyś, żebym tego... Wybierasz useless boxa, dobrze? Proszę pana, useless box, zaraz pokażę, troszeczkę jest mniej useless ogólnie, ale tego. W useless boxie kryje się... Impostor! Czyli Slimt, Dead by Daylight, leci do ciebie, odezwij się proszę na czacie później. A ja, żeby uratować honor, pokażę tylko, że działa, tylko mi impostor zablokował troszeczkę wcześniej. Uwielbiam to. Także tak to wygląda, tak to działa. Osoba numer 2, dziki skrzat. Z jednej z pozostałych dwóch rzeczy wybierasz, proszę bardzo, nagrodę. Czy chcesz skrzyneczkę, czy chcesz K20? Ja bym wziął skrzyneczkę. O, ja bym wziął K20. Ja, skrzyneczkę. Tak dla równowagi, rozumiesz, no nie? Czarna skrzynka. Czarna skrzynka jest brązowa, rozumiem. A w samolotach pomarańczowa, ale tego... Jest giga czad odpowiedź. Tak. Skrzacie. Tutaj oczywiście jest działający mechanizm wydrukowany z kluczem. Także przekręciłem tego. Otwieramy i w środku znajduje się fioletowy koleś. Fioletowy koleś to jest headset, słuchaj. Gratuluję. Wow, headset Viro nice. Infra od SPC Gear. Leci do ciebie. Odezwij się w sprawie wysyłki później na Discordzie albo na Twitchu. Co oznacza, że Sweetmana w moim K20 tutaj jest czerwony koleś i to oznacza, że ty dostajesz myszkę Sweetmana, myszka, czyli SPC Leaks. Wędruję do ciebie również, zapraszam, zachęcam, żeby się odezwać. Także serdecznie gratuluję tobie, Spiralus, ogólnie, jeszcze raz za to, że wygranej i w ogóle w dzisiejszym starciu i przejściu dalej w naszym turnieju. Wkrótce właśnie będziesz się ścierał z panem Niedaradkiem, więc będzie interesujące na pewno. A to już jest ćwierćfinał, półfinał? Jak daleko jest? Nie, teraz były ćwierćfinały, za chwilę będą półfinały właśnie. Będziemy mieć dwa mecze z półfinałami, czyli... i później finał. Okej, rozumiem. No to pewnie już Radek wygra. Tak, za tydzień właśnie któregoś dnia, chyba w środę, z tego co kojarzę, za tydzień w środę, już sekundę patrzę. Tak, o 19:00 będzie półfinał Bonkol versus Mr. Setokami. No a za dwa tygodnie właśnie na tygodniu 17-19 to jeszcze dogadamy sobie właśnie ze Spiralusem i z Radziem. Będzie następny półfinał i wtedy się okaże, kto z kim dokładnie w Gliwicach się zmierzy. Kurde. Tak, Spiralus, może być. Spiralus, także ja ogólnie serdecznie wam wszystkim dziękuję za odwiedziny. Na tym dzisiaj będziemy kończyć.